Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest środa, 4 września. Zaczynamy. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o mojej drugiej pasji. Moją pierwszą pasją jest informatyka i wszelkie nowoczesne technologie z nią związane. Natomiast taką drugą pasją, rzeczą, która sprawia mi radość, a którą wykonuję w wolnych chwilach, jest mechanika samochodowa. W ogóle to lubię tworzyć coś z niczego, a w zasadzie to coś z czegoś. Na przykład biorąc dwa kawałki drewna mogę skonstruować jakąś półkę, tak? To nie jest coś z niczego, ale z jakichś rzeczy, które jakby nie mają jakiejś określonej formy, tworzę coś użytecznego i to sprawia mi radość. Podobnie jest z zepsutymi rzeczami. Sprawia mi radość, jak mogę i umiem je naprawić i naprawiam je finalnie. To jest dla mnie jakby największa satysfakcja, że coś nie działało, a ja przywróciłem to do życia. I tak jest właśnie z mechaniką samochodową, chociaż nie zawsze są to rzeczy, części zepsute. Czasami trzeba po prostu po określonym okresie eksploatacji wymienić pewną część. Czasami są to rzeczywiście jakieś uszkodzone rzeczy, uszkodzone części, jakaś do wykrycia usterka. I gdy uda mi się naprawić taką część, samochód, to jest ten, w ogóle sam proces naprawy, szukania problemu sprawia mi przyjemność. Lubię to robić, kiedy nie mam tak jakby presji czasu, bo co innego jest, jak coś się zepsuje i muszę to naprawić bardzo szybko, ponieważ czas nagli, tak? To tutaj jakby mniejszą radość mi to sprawia. Natomiast kiedy mam czas, żeby większą uwagę temu poświęcić, to wtedy ta przyjemność rośnie. I tutaj zajmuję się głównie takim naprawą takich części mechanicznych, ponieważ to jestem w stanie niskim kosztem i przy pomocy w miarę prostych narzędzi wykonać. Nie zajmuję się taką zaawansowaną elektroniką, ponieważ nie mam aparatury do pomiaru. Czasami podpinam się pod komputer interfejsem diagnostycznym i w ten sposób diagnozuję, jaka część uległa uszkodzeniu, czy co na przykład niedobrego dzieje się z silnikiem. Natomiast już głębiej w elektronikę nie wchodzę, nie programuję sterowników komputerów samochodowych, jakiś tam pomiarów czujników też nie wykonuję, ponieważ nie mam takiej aparatury, jest ona za droga, a nie jest to na tyle moją pasją, żeby inwestować w tak drogi sprzęt. Z takich rzeczy mechanicznych to potrafię na przykład wymienić rozrząd w samochodzie. Skąd to się wzięło, że takie rzeczy robię? No nie wzięło się znikąd. W zasadzie szkoła średnia to było technikum samochodowe o specjalności budowa silników spalinowych, także wtedy chyba zaraziłem, na pewno wtedy zaraziłem się tym mechanikowaniem. Wtedy też miałem okazję poznać, nauczyć się, jak ten silnik pracuje. Na praktykach praktycznie sprawdzić swoją wiedzę, także po tym okresie nauki coś mi pozostało i wpłynęło to
na tą moją pasję. Już teraz nawet tak to funkcjonuje w serwisach, że nie naprawia się silników, tylko wymienia w całości i może to przeprowadzić w zasadzie niewyszkolona osoba, której komputer poda dokładny krok po kroku, co ma zrobić, jakie akcje wykonać, więc ten zawód mechanika staje się zbędny. Tym bardziej mi to cieszy, że potrafię coś takiego zrobić, co mało kto potrafi. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!